Na tej lekcji powiemy sobie, jak powstaje mapa i jakie są rodzaje map. Następnie skupimy się w szczególności na mapie turystycznej i nad tym, jakie informacje można z niej odczytać. Zapraszam. Sporządzanie map zajmują się kartografowie. A czy zastanawiałeś się, skąd czerpią informacje? Jakie dane przy tym wykorzystują? Przede wszystkim czerpią oni wiedzę z obserwacji pomiarów terenowych. Ale też z danych statystycznych, zdjęć satelitarnych i zdjęć lotniczych. Spójrz, to zdjęcie lotnicze, czyli jedne z całej serii zdjęć danego obszaru, wykonanych podczas lotu samolotem. Kartografowie na podstawie takiego zdjęcia rozpoznają poszczególne obiekty i informacje o nich nanoszą na mapę, wykorzystując sygnatury. Ciekawostka: najstarsza mapa, jaką udało się nam odnaleźć, jaka zachowała się do naszych czasów, to mapa ze starożytnej Babilonii. Sporządzono ją na glinianej tabliczce. Szacuje się, że powstała w VIII lub w VII wieku przed naszą erą. Ziemia jest na niej okrągła, otoczona dwoma kołami symbolizującymi ocean. Jak już wiesz, kartografowie w swojej pracy wykorzystują różne informacje, dzięki czemu powstają różnorodne mapy. Dzieli się je ze względu na skalę. Mamy zatem mapy topograficzne, pokazujące niewielki fragment terenu, a co za tym idzie, mają one niedużą skalę. Zwykle nie większą niż 1 do 200 tysięcy, ale za to zawierają dużo szczegółowych informacji. Przykładem takiej mapy może być mapa zakopanego i okolic w skali 1 do 60 tysięcy. I mapy przeglądowe, które obejmują rozległe tereny, ich skala jest duża, zwykle nie mniejsza niż 1 do miliona, a co za tym idzie, zawierają mniej szczegółowych informacji, jedynie najważniejsze obiekty i cechy terenu. Przykładem może to być mapa Polski w skali 1 do 2,5 miliona. Ale za kryterium podziału może nam też posłużyć treść mapy. W takiej sytuacji będziemy mieć mapy ogólnogeograficzne, pokazujące środowisko geograficzne danego obszaru, państwa lub kontynentu. Będą tu zaznaczone ukształtowanie powierzchni, rzeki, jeziora, lodowce, granice państw, główne drogi czy ważniejsze miasta. Za przykład może nam tu posłużyć mapa ogólnogeograficzna Polski w skali 1 do 750 tysięcy. I są też mapy tematyczne, przedstawiające jedno lub kilka zjawisk z zakresu geografii fizycznej, np. geologię, klimat czy gleby, lub z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, jak rozmieszczenie ludności czy wydobycie surowców mineralnych. Do tej kategorii będą należeć mapy klimatyczne, geologiczne czy gospodarcze, choć najczęściej sięga się po mapy turystyczne. Przykład: mapa regionów klimatycznych polskiej w skali 1 do 5 milionów. Jak wspomniałam, wśród map tematycznych, największą popularnością cieszą się mapy turystyczne. Przedstawiają one ogólną charakterystykę rzeźby terenu, choć w znacznie mniej szczegółowy sposób niż mapa topograficzna. Zamiast nich jest dużo informacji przydatnych podczas wędrówek pieszych czy rowerowych. Są na niej zaznaczone szlaki turystyczne, schroniska, kempingi, hotele, pensjonaty, a także atrakcje turystyczne. Taka mapa może być wykonana w formie papierowej, jej skala to zwykle 1 do 50 tysięcy lub 1 do 75 tysięcy. Coraz częściej jednak używa się map w formie aplikacji na telefon. Na podstawie takiej przykładowej mapy turystycznej obejmującej jezioro Solińskie spróbujemy wspólnie rozwiązać kilka zadań. Załóżmy, że planujemy wycieczkę rowerową z miejscowości Bubrka ze schroniska młodzieżowego do przystani żeglarskiej Dedal w Polańczyku. Ustalmy wspólnie jakimi drogami tam dojechać. Zacznijmy od znalezienia na mapie obu tych punktów. Schroniska młodzieżowe są oznaczone na mapie takim symbolem, a to symbol oznaczający porty i przystanie. Przybliżę nieco mapę, aby było nam łatwiej. Szukane przez nas schronisko w miejscowości Bubrka znajduje się tutaj. Przystań żeglarska Dedal w Polańczyku znajduje się tutaj. Zaplanujmy trasę. Z miejscowości Bubrka należy wyjechać zielonym szlakiem rowerowym ciągnącym się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 895. Droga ta zamyczkowa łączy się z drogą wojewódzką nr 894. Gdy dojedziemy do centrum Polańczyka, musimy skręcić w lewo, za przystankiem autobusowym w drogę lokalną. Szukana przez nas przystań będzie znajdować się obok sanatorium uzdrowiskowego Dedal. Drugie zadanie, w którym obliczymy jaka jest odległość między schroniskiem młodzieżowym w Bubrce, a przystanią żeglarską Dedal. Zgodnie z legendą, odległości w kilometrach zaznaczone są w ten sposób. Wystarczy zatem podliczyć długości poszczególnych odcinków łączących oba interesujące nas punkty na mapie. A będzie ich 5. 30 km plus 3,4 km plus 4,5 km plus 9 km plus ostatni odcinek na mapie ma on 1,5 km, ale przystań jest nieco bliżej, więc dodam 1 km. Odległość, jaką przyjdzie nam przejechać rowerem, to 10,1 km. Kolejne zadanie. Jakie ciekawe miejsce, i obiekty warto zobaczyć po drodze udając się z Bubrki do przystani żeglarskiej Dedal w Polańczyku. Pierwsze warte uwagi miejsce znajduje się za Soliną. Jest tam zatoka drewniana z strzeżonym kąpieliskiem. W Myczkowie warto zobaczyć Muzeum Kultury Bojów, a w Polańczyku jest góra Sawin, mająca 516 metrów nad poziomem morza. Z jej szczytu można podziwiać jezioro Solińskie, a także panoramę Bieszczad. Kolejne zadanie. Załóżmy, że płyniemy statkiem z przystani Dedal w Polańczyku do przystani Biała Flota w Solinie. Dopływając widzimy górę Jawor. Oblicz, jaka jest różnica wysokości między górą Sawin a górą Jawor? Góra Sawin znajduje się tutaj, a jej wysokość to 516 metrów nad poziomem morza. Szczyt góry Jawor jest tu, licząc 741 metrów nad poziomem morza. Odejmijmy od siebie te dwie wartości i widzimy, że różnica w ich wysokości to 225 metrów. Teraz obliczymy jaką długość ma wyciąg narciarski na południowo-zachodnim stoku góry Jawor. Zacznijmy od odszukania informacji o skali mapy. Jest to 1 do 50 000, czyli 1 cm na mapie odpowiada 50 000 cm w terenie, czyli 500 m. Odnajdźmy ten wyciąg narciarski. Zgodnie z informacjami zawartymi w legendzie, będzie on oznaczony w ten sposób. Znajduje się tutaj. Zmierz linikom jaka jest jego długość? Wyszło mi, że jest to 1,8 cm. A skoro 1 cm na mapie to 500 m w terenie, to 1,8 cm to nasze x. 1,8 cm razy 500 m dzielone przez 1 cm otrzymałam 900 m. Posiłkując się mapą, spróbujmy ustalić, w którym kierunku geograficznym zostało wykonane to zdjęcie. Zapora na mapie znajduje się tutaj. Zdjęcie zostało wykonane stąd czyli w kierunku południowym. Spróbujmy jeszcze ustalić, jakie obiekty widoczne na zdjęciu oznaczono symbolami literowymi. A to Cypel Polańczyka, B to droga i parking przy Zaporze i C przystań Biała Flota, także mieszcząca się przy Zaporze. I ostatnie zadanie polegające na ustaleniu współrzędnych geograficznych miejsca docelowego naszej wycieczki, czyli domu wypoczynkowego Amelia w Solinie. Domy wypoczynkowe oznaczone są na mapie takim symbolem, a ten konkretny dom wypoczynkowy, który nas teraz interesuje, znajduje się tutaj. Przyjrzyjmy się zatem układowi południków, czyli linii pionowych opisanych stopniami i minutami. Jako, że ich wartości może nieco niewyraźniej widać na tej mapie, to tutaj mamy południk 22 stopni i 26 minut, a tu południk 22 stopni i 28 minut. Południki służą do określenia długości geograficznej. Linie poziome to równoleżniki. One także są opisane stopniami i minutami. Ale, że jest to mało czytelne na tej mapie, to tutaj mamy równoleżnik 49 stopni i 24 minuty, a tu równoleżnik 49 stopni i 22 minuty. Równoleżniki służą do określenia szerokości geograficznej. Zauważ, że zarówno południki, jak i równoleżniki poprowadzono co 2 minuty. Zacznijmy od równoleżników. Ich wartości rosną w kierunku północnym. Stąd wiemy, że mapa pokazuje miejsce znajdujące się na półkuli północnej, co oznacza się dużą literą N. Interesujący nas dom wypoczynkowy leży na równoleżniku 49 stopni i 24 minut szerokości geograficznej północnej. Teraz południki ich wartości rosną w kierunku wschodnim, stąd wiemy, że mapa pokazuje miejsce znajdujące się na półkuli wschodniej, co oznacza się dużą literą E. Dom wypoczynkowy leży pomiędzy południkiem 22 stopni i 26 minut oraz 22 stopni i 28 minut, czyli leży na 22 stopniach i 27 minutach długości geograficznej wschodniej. Podsumowując, współrzędne geograficzne domu wypoczątkowego Amelia w Solinie to 49 stopni, 24 minuty szerokości geograficznej północnej, 22 stopni, 27 minut długości geograficznej wschodniej. Tak na marginesie dodam, że obecnie współrzędne geograficzne jakiegoś miejsca na Ziemi łatwo i szybko można ustalić, korzystając z zbiornika GPS lub z odpowiednich aplikacji dostępnych na telefon. Zapamiętaj najważniejsze. Obserwacje i pomiary terenowe oraz zdjęcia satelitarne i lotnicze to tylko niektóre źródła informacji wykorzystywane podczas tworzenia różnych rodzajów map. Ze względu na skalę mapy dzieli się na topograficzne oraz przeglądowe. Ze względu na treść wyróżnia się mapy ogólnogeograficzne i tematyczne. Mapy turystyczne zazwyczaj wykonuje się w skali 1 do 50 tysięcy lub 1 do 75 tysięcy. Z tych map można odczytać m.in. rozmieszczenie różnorodnych form terenu, np. wzniesień, zabudowań, dróg, atrakcji turystycznych oraz przebieg szlaków turystycznych.